Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski, a jest dzisiaj ze mną bardzo wyjątkowy gość. Gość, który na poprzednie 4 sezony aż 3 razy kończył sezon Fantasy Premier League w pierwszym tysiącu, co jest niebagatelnym sukcesem, także witam Cię, Janek. Cześć, Łukasz. My już rozmawialiśmy 2 lata temu odnośnie całej strategii gry Janka. I w sumie ja mam pytanie, czy w ciągu tych 2 lat cokolwiek się zmieniło, jeśli chodzi o twoje postrzeganie fantasy? Wtedy pamiętam, że opierałeś swoją grę na FPL Review, na oszacowaniu minut i na budżetowych opcjach z obrony, bo tak w sumie typowałeś, jeśli chodzi o tamten czas. Jeśli chodzi o te budżetowe opcje z obrony, to jeszcze doprecyzuję, że z lepszych ekip, czyli można powiedzieć, że z Big Six. I czy coś dodałeś, czy coś zmieniłeś w swoim stylu grania, czy po prostu utrzymałeś to, bo wyniki są cały czas takie same? Nie, jak najbardziej moim głównym narzędziem do grania pozostaje FPL Review i prognozowane punkty z tej strony. Uważam, że to jest najlepszy algorytm do FPL-a cały czas. Cały czas próbuję szacować minuty sam, bez pomocy nikogo innego, więc w sumie oglądam sporo meczów, staram się zawsze być na bieżąco ze wszystkimi newsami o kontuzjach, o zmianach pozycji itp. Więc zawsze staram się używać własnych minut, a prognozowane punkty używam ze FPL Review plus to tyle. Ale co do budżetowych opcji w obronie, to nie wiem, w ostatnich 2 latach raczej mam coraz droższych obrońców z tego, co zauważyłem, i coraz bardziej stawiam na szerszy skład bez jakiejś takiej ławki taniej, i to pomaga mi trochę w rotowaniu i w radzeniu sobie chociażby z kontuzjami czy z zawieszeniami za żółte kartki i z tego typu sprawami. Czyli w sumie mamy już taki pierwszy klucz, jakim będziesz oceniać te składy, które się dzisiaj pojawią, bo dzisiejszy odcinek będzie o tym, będzie po prostu o ocenianiu waszych składów, które wstawiliście pod naszym postem na Twitterze hotornot.fpl. No i dzisiaj się po prostu wywiązujemy z tego i po prostu rzucimy okiem na te ekipy na starcie. Jeśli doceniacie moją pracę, to oczywiście łapka w górę, komentarz dla zasięgów będą bardzo, bardzo wskazane. I w sumie też powiedziałeś, że oglądasz dużo, dużo meczów i to jest dla ciebie ważne, a jesteśmy świeżo po spotkaniu Arsenalu z City. I mam pytanie, czy cokolwiek ten mecz dał, bo ja mam wrażenie, że szczególnie jeśli chodzi o ofensywy, to niezbyt dużo się pojawiło takich klarowności. Bardziej może bym zwrócił uwagę na to, że po pierwsze zmieniły się wytyczne sędziowskie odnośnie karania zawodników, na przykład za odkopnięcie piłki czy dyskusję. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, do której kolejki wytrzyma Bruno Fernandes, zanim będzie miał bana za 5 żółtych kartek. Myślę, że to może do 10 spokojnie zamknąć. No i też doświadczyliśmy tego, że można stracić czyste konto już po setnej minucie. Więc nie wiem, co ty byś jeszcze dodał. A propos samego Bruno Fernandesza, to widziałem takiego śmiesznego mema, że cieszymy się, gdy przez te nowe wytyczne, bo mając takiego zawodnika jak Bruno, bo on jest robotem, który wiadomo zawsze gra od deski do deski, ale z drugiej strony wtedy smucimy się, bo więcej czasu ma na to, żeby dostawać głupie żółte kartki. Więc jakby myślę, że będzie jakiś tam efekt w stosunku do np. czystych kont. Możemy spodziewać się tego, że będzie tych czystych kont o kilka procent mniej prawdopodobnie w tym sezonie, a z drugiej strony będzie to w jakiś sposób faworyzować właśnie takich zawodników jak Bruno, jak Kane, jeśli zostanie w lidze, i takich typowych talizmanów drużyn, którzy nigdy, bardzo rzadko są ściągani z boiska i którzy zawsze grają od początku, więc to może być taki dodatkowy plusik mały dla właśnie takich zawodników. A co do samego meczu, to utwierdziło mnie to w przekonaniu, że nie chcę żadnego zawodnika z ofensywy City poza Haalandem. Nawet jeśli dojdą do nas jakieś przecieki w pierwszej kolejce, bo wiadomo, że City gra jako pierwszy mecz w piątek wieczorem. Więc tak, nie chcę raczej ani Fodena, ani Grealisha, ani Alvareza, pomimo tego, że jest tani i że dzisiaj grał nawet dłużej niż Haaland. Ale raczej nie martwię się tą wczesną zmianą Haalanda. Szedł jakoś w 68 minucie, coś takiego. Bo myślę, że jakby wciąż jesteśmy w pre-sezonie jeszcze przez ten kolejny tydzień i gdyby to był mecz o prawdziwą stawkę, taki bardziej poważny, to myślę, że Haaland grałby 90 minut i o to się nie martwię. A poza tym nie wiem, jak traktować skład Arsenalu, bo wiadomo, że Arteta może grać trochę inaczej
przeciwko City na neutralnym terenie, a trochę inną jedenastkę wystawić z Forest u siebie. Więc to, że Havertz dzisiaj grał na dziewiątce, wcale nie znaczy, że będzie grał też z Forest na dziewiątce. Być może będzie grał jako lewa ósemka, albo, a Rice przejdzie albo na to pozycję Partey, albo na ławkę, nie wiem. Fajną zmianę dał Trossard na pewno, więc nie wiem, jak to wpłynie na minuty Martinelliego. Myślę, że Saka jest takim największym pewniakiem w ofensywie Arsenalu, a takim drugim najlepszym pikiem na ten moment wydaje mi się Odegaard. Pewnie ze względu na oczekiwane minuty też. Co do Trossarda, to w sumie troszeczkę też zaburzył plan, to zaburzył plan, zaburzyło plan to wyjście Havertza na dziewiątce, bo w sumie część z graczy pewnie już zacierała na ręce, by właśnie postawić na Trossarda, który grałby na tym takim fałszywym, czy też po prostu nominalnym napastniku, i w sumie to też dobrze wpływało na liczby Martinellego, jeśli chodzi o jego zwroty i tak dalej, czy oczekiwane zwroty. W sumie powiedziałeś też o Haalandzie, że nie był to jego mecz. Przeszedł obok tego meczu totalnie. On miał bodajże chyba 13 kontaktów z piłką i żadnego uderzenia, a to mówi w sumie wiele. Także jeśli chodzi o to spotkanie, to szczerze powiedziawszy, tak jak powiedziałeś, tylko mogliśmy się utwierdzić, że jeśli chodzi o ofensywę City, to na ten moment mamy klarownego tylko Haalanda i raczej ta druga opcja to nie będzie nic szablonowego. No a przejdźmy w sumie już do tych składów, bo to jest meritum tego odcinka, będziemy oceniać te składy. I na pierwszy rzut idzie skład naszego kolegi z redakcji, w sumie też gościa, który tworzy podcast Hot or Not, czyli Kuby Szulca, z którym też graliśmy wspólnie w lidze, który wymyślił coś zupełnie innego niż wszyscy, bo zrobił potrojenie premium, można powiedzieć, bo jest i Trent, i Salah, i Haaland. No ale za to na ławce nie ma totalnie nic, jest bida. I nie wiem, jak oceniasz tę ekipę. To może zanim zaczniemy oceniać składy, takim słowem wstępu zaznaczę, że robimy to wiadomo jako zabawę. Postaramy się, żeby to było w miarę konstruktywne i żeby nikt nie czuł się dotknięty, jeśli jakakolwiek krytyka padnie, bo to ma być oczywiście pomoc bardziej niż krytyka i dla zabawy dla wszystkich. I wiadomo, myślę, że jakby w ocenianiu składy w tej grze zawsze bardziej podobać nam się będą składy, które będą jak najbardziej zbliżone do naszych własnych, więc ta troszeczkę subiektywizmu zawsze pozostanie, dlatego jeśli jakiś skład pewnie bardzo, bardzo odbiega od mojego, to może spodobać mi się mniej, ale to nie jest niekoniecznie nic złego. I wracając do potrojenia premium, czy Haaland, Salah i Trent w jednej drużynie, to jest dobry pomysł. No dla mnie nie, bo to zbyt mocno wpływa na resztę drużyny. Myślę, że można spróbować mieć maksymalnie dwóch z nich i to nawet to jest dość problematyczne. A dlaczego? Bo myślę, że kalendarz Liverpoolu na początku nie jest zbyt dobry, poza Bournemouth u siebie w drugiej kolejce. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że Salah i Trent są, myślę, wycenieni dość sprawiedliwie, aczkolwiek jest bardzo dużo zawodników i w pomocy i w obronie, o kilka milionów droższych, którzy dla mnie są niedoszacowani, przez co reprezentują tak naprawdę lepszą wartość za pieniądze. Czyli chociażby Rashford, Bruno, Saka w pomocy, czy Chilwell, Ruben, Estupinian, Gabriel w obronie. Więc nie jestem pewny, czy różnica cenowa pomiędzy właśnie tymi dwoma zawodnikami premium z Liverpoolu. Myślę, że jest zbyt duża, aby brać ich do składu, gdy kalendarz Liverpoolu nie jest specjalnie sprzyjający. W sumie też się zgadzam. Dokładnie wczoraj puściłem odcinek, między innymi dokładnie o tym, że warto też postawić na innych zamienników kosztem droższych opcji, bo to nam może się zwrócić w innych opcjach, jeśli chodzi o dodatkowy budżet. No i patrzymy tu na skład Kuby. W sumie w pierwszej jedenastce już mamy Colwilla, mamy Danjumę, czyli dwie opcje, które niekoniecznie kojarzą nam się z szablonem. Jest też Alvarez, który niekoniecznie musi być pewny minut, a na ławce jest Kabore, Anderson i Mubama. Także widzimy, że coś za coś jest w tym momencie i raczej nie jest zalecanym, by przeszpikować skład gwiazdami, a chodzi chyba bardziej o to, żeby to było w miarę równe. Problem jest na przykład to, że mając Colwilla musisz go wystawić nawet w tych najtrudniejszych meczach Chelsea, czyli chociażby z Liverpoolem. Wiadomo, że nawet Colwill z Liverpoolem jest w stanie dać zwrot, ale w sumie w tej grze cała ta gra polega na tym, aby szacować jakoś prawdopodobieństwo i maksymalizować prawdopodobieństwo zwrotów i
czy to szanse na CS-a, czy to na zwroty w ofensywie. Szczególnie dla Colwilla z Liverpoolem nie są najwyższe. Ja nawet jestem, waham się, czy granie chociażby Chilwellem w pierwszej kolejce jest dobre. Mam go sam na ławce, a co dopiero Colwillem, ale Danjuma myślę, że jest całkiem niezły. Jest całkiem niezłym pickiem w tym sezonie i Everton ma bardzo dobry kalendarz na początku. Aczkolwiek widziałem coś, że nie grał w ostatnim sparingu nawet. I nie do końca wiem, jak Everton jeszcze będzie wyglądać, szczególnie, że Calvert-Lewin jeszcze nie jest w pełni zdrowia, pomimo że dzisiaj grał, nawet strzelił z karnego, ale jego występ jakby chociażby od początku wciąż jest trochę wątpliwy. Oprócz tego, mając Gabriela i Estupiniana, wiadomo, że to są dwaj bardzo szablonowi obrońcy i prawie wszyscy mamy ich w składach, myślę, to gdy nie mamy żadnej ławki, aby ich zabezpieczać, to jesteśmy zmuszeni, aby wystawiać ich nawet też tak samo w tych trudniejszych meczach. Czyli dla Estupiniana będzie to chociażby kolejka czwarta i piąta, gdy ma on Newcastle United, a dla Gabriela byłaby to kolejka czwarta, gdy mamy United u siebie. Więc nie mając możliwości na rotację, jesteśmy zmuszeni, aby tymi obrońcami grać w każdej kolejce i ja tego nie jestem fanem. A co do Alvareza, myślę, że jest on może ok pikiem, jeśli dostaniemy leak, że gra od początku z Burnley, ale potem i tak co tydzień praktycznie będziemy mieli wątpliwości, czy on dalej pozostanie w pierwszym składzie, szczególnie gdy De Bruyne dojdzie do pełni zdrowia i będzie jakby w takiej dyspozycji, aby grać od samego początku. Więc tak, co do Alvareza też mam jakieś pewne wątpliwości. Więc generalnie jest bardzo, bardzo dużo wątpliwości. A przejdziemy do drugiej ekipy, do ekipy Sertalpa, chyba, który jest twoim znajomym. Tak jakoś coś mi się kojarzy jakoś na Twitterze. I tutaj zdecydowanie skład jest szerszy i też skład budowany na oczekiwanych punktach, więc podejrzewam, że tu będzie bardzo mocny approved. Tak, w większości, bo podoba mi się chociażby to, że mamy Chilwella i Colwilla, ale są oni na ławce. Czyli stawiasz ich na ławkę w pierwszej kolejce, gdy mamy trudny mecz. A potem oni w sumie wypuszczasz ich do boju, gdy zaczyna się wyśmienity kalendarz Chelsea, w sumie od trzeciej kolejki. I wtedy to się dobrze rotuje z Botmanem, bo Botmana możesz wystawić w pierwszej kolejce na Aston Villa u siebie. Wiadomo, że to nie jest najlepszy mecz, ale jak jest samo granie u siebie, to daje spore prawdopodobieństwo zwrotów. Ale co mi się nie podoba, to są bramkarze. Bo myślę, że zarówno Kepa i Steel nie są jakby w 100% pewni tego, że długoterminowo będą mieli miejsce w składzie. Prawie na pewno zagrają w pierwszej kolejce od początku, ale obaj będą mieli jakąś tam rywalizację z Sanchezem i z Verbruggenem. Więc bramkarz to nie jest taka pozycja, dla mnie przynajmniej, której opłaca się ryzykować minutami. I tego nie jestem fanem, ani Kepy, ani Steela właśnie. Więc to jest taki dla mnie. A w sumie z ciekawości, w tym sezonie za 4,5 czy za 5,0 bramkarz u ciebie? Jeszcze nie wiem, może też za 5,5 być Ederson, ale. Aha, czyli w głowie jest cały czas plan na Edersona. Ale za 4,5 podobają mi się albo Pickford, albo Johnstone. I szczególnie jeśli doszłoby do tego transferu Turnera z Arsenalu do Forest, to Turner całkiem dobrze się rotuje zarówno z Pickfordem, jak i z Johnstone'em. Więc myślę, że to jest najprawdopodobniejsza dla mnie opcja. Czyli jeden z tej dwójki plus Turner. No to w sumie mam tak samo, że też liczę bardzo na ten transfer. Wczoraj Fabrizio Romano pisał, że here we go soon, więc... Here we go soon. No myślę, że jakby do deadline'u piątkowego to może być już here we go, ale pytanie jest takie ciekawe, czy zdążą sfinalizować ten transfer i czy FPL zdąży go przetransferować w samej grze z Arsenalu do Forest? Bo jeśli nie, to wiadomo, chcąc go mieć w składzie, to nie będzie można mieć trzech innych zawodników Arsenalu, więc to będzie ciekawy dylemat. Wiadomo, że nie musimy tak wybiegać w przyszłość, ale jest to jakaś tam szansa. A w sumie co do tego składu, czy myślisz, że dwóch grających zawodników na ławce, takich, którzy nie są jakimiś zapychaczami typu, nie wiem, Cabore czy Boldock, czyli na przykład tutaj Chilwell i Colville, to jest optymalne? Sądzę, że tak, aczkolwiek ja staram zwykle się patrzeć na to nie jako pierwsza jedenastka plus ławka, tylko jako taki jeden byt 15 albo czasami mniej rotujących zawodników, czyli staram się dopasować to tak, aby te, na przykład jak w pierwszej kolejce Chelsea ma trudny mecz, to żeby móc ich dać na ławkę, a wtedy
mieć w pierwszej jedenastce kogoś, kto wtedy ma jakiś dobry mecz. Ale myślę, że dwójka to spokojnie wystarcza, ale to jakby nie ma żadnego, nie ma żadnego limitu i u mnie to często zależy od sytuacji, bo gdybym miał na przykład trzech spokojnie zawodników na ławce, których mógłbym spokojnie wystawić w pierwszej kolejce, to wtedy jestem bardziej skłonny postawić na jakieś tam ryzyka w kontekście minut w składzie swoim, czyli na przykład na Stonesa, na Darwina i na tego typu zawodników, o których czasami można się obawiać, czy wystartują. A z trochę węższym składem zawsze starałbym się wtedy mieć takich bardziej pewniaków samych, czyli na przykład nie brałbym Stonesa, tylko zamieniłbym go na Rubena, nie brałbym Darwina, nie brałbym Fodena i tego typu A zawodników. raczej wtedy Eze i Watkins. Typu na przykład tak. No, to możemy przejść do kolejnego składu, gdzie w sumie Krzysztof ma 2,5 w banku. To jest dużo, ale ma za to po pierwsze tych trzech pewniaków, o których powiedziałeś, jeśli chodzi o minuty, czyli Rubena, Eze i Watkinsa, ale jest też kilka bardziej wybuchowych nazwisk. Po pierwsze João Pedro, po drugie rotacja bramkarzy, bo jest Trafford z Leno. Szczerze, pierwszy raz widzę taki układ. No i poza tym na ławce też są gracze grający, czyli wpisywałoby się to też w tą twoją taktykę. No, João Pedro jest w sumie całkiem ciekawym pikiem, bo jest chyba jedynym budżetowym napastnikiem, który jest w jakiś tam sposób kuszący na początek sezonu. Bo szczególnie teraz, gdy dostaliśmy potwierdzenie, że ma karne w Brighton, bo strzelał karnego dzisiaj, nawet będąc z Grossem na boisku. On był chyba takim jego głównym rywalem, powiedzmy, jeśli chodzi o nie. Tak, jakby zaskakujący dla mnie jest trochę pick Trafforda, bo nie jestem tak 100% pewien, czy na początku sezonu szansę nie dostanie Muric chociażby w jakimś meczu, ale jeśli Krzysztof jest pewien, to jasne, czemu nie. Jest to ciekawe, że mamy Madisona, a wciąż mamy 2,5 w banku. Można by tu wrzucić albo drugiego pomocnika Arsenalu, albo chociażby Bruno, ale jeśli jest jakiś inny plan na zagospodarowanie tej kasy, to można ją zostawić w banku, ale nie, oprócz tego Madisona, to nie widzę takiego bardzo. Kującego zawodnika w twoje oczy. Ale nie, Madison nie, w ogóle dla mnie nie jest kujący, ale kujący jest dla mnie upgrade, że jeśli mam tą kasę w banku, to pewnie przeznaczyłbym ją na upgrade właśnie. Że masz po prostu możliwości, ale nawet w sumie można by było za Wilsona z ławki i na przykład zrzucić João Pedro i za Wilsona z ławki wtedy byśmy mieli do dyspozycji 7,5 miliona kolejne. Też w sumie jest to jakaś myśl. Czyli No, nie. plus 2,5 w banku, czyli mielibyśmy wtedy 9 milionów, nie? Znaczy ja już przeliczyłem jakby A, tu był już komplet, więc generalnie. tą kasę można by też rzucić na przykład zamiast Boldoka wziąć kogoś w stylu Chiluela, nie? Albo Showa. No, na przykład, więc generalnie z tym budżetem po pierwsze można popracować, no bo trochę bez sensu zostawiać 2,5 miliona w banku, nawet gdy ma się szeroki skład, bo to nie jest tak, że na ławce są jakieś tam puste koszulki, tylko faktycznie zawodnicy, którzy będą grać, więc no warto by było coś zrobić z tym budżetem, także można przejść do kolejnego składu, do składu Karola, gdzie też jest budżet i tutaj jest aż 3,5 miliona. Ale od początku jest to zadeklarowane, że to jest kasa przygotowana albo na Salaha, albo na Darwina. I czy takie bukowanie transferów od początku jest dobrym rozwiązaniem? No, na przykład na Darwina to dałbym duży znak zapytania pod tym względem, że właśnie on jest tak dość duży, ma dość, jest dużą wątpliwością, jeśli chodzi o minuty. Więc o ile nie zagra, nie wiem, jakoś wspaniale w pierwszej kolejce, musiałby zagrać pewnie od pierwszej minuty i zagrać jakoś świetnie, żeby opłacało się od razu w niego pakować te 3 miliony. 3,5. Jeśli chciałbym mieć Salaha, to myślę, że startowałbym po prostu z nim i powiedzmy, że Rashford jest lepszy niż Salah w pierwszej kolejce, ale ta różnica nie jest na tyle duża, aby opłacało się bukować ten transfer, w mojej opinii przynajmniej. No ale w ogóle, czy generalnie bukowanie transferów to jest jakikolwiek dobry wybór? Chyba nie, jeśli chodzi przynajmniej o ten przykład, bo skoro ktoś planuje Salaha raczej, bo generalnie nawet jeśli Darwin by odpalił w tej pierwszej kolejce, to i tak czy siak musimy pamiętać, że on ma tak naprawdę na dwa miejsca w ataku Liverpoolu jest Gakpo, jest Darwin, jest Jota i jest Diaz, czyli czterech zawodników, którzy prezentują dość podobny poziom i to jest duży problem. Tak, dlatego właśnie Darwin jest sporym znakiem zapytania. A jeśli chodzi o Salaha, to właśnie jeśli chciałbym go mieć w drugiej kolejce, bo wiadomo, że w drugiej kolejce on jest bardzo wartościowy, bo jest najlepszym kapitanem, wywaliłbym wtedy Rashforda i wziąłbym w jego miejsce Salaha pewnie.
Jeszcze ciekawy w sumie w tym składzie jest Chukwuemeka. I to też ważne chyba pytanie, bo z jednej strony wydaje się, że Chukwuemeka może mieć minuty, nie wiadomo jak duże i jak regularne, ale w tym ostatnim meczu w sezonie przygotowawczym wyszedł w pierwszym składzie Chelsea, ale z drugiej strony jest to zabieranie slota ekipy Big Six, która później wchodzi w doskonały kalendarz. Już w sumie od tej kolejki numer 2 jest mecz z West Hamem, który w tym presezonie niezbyt odpalał, więc od kolejki numer 2 do kolejki numer 8 tak naprawdę jest zielono i czy wsadzanie tak naprawdę słupa za 4,5 z tej ekipy jest dobrym rozwiązaniem? Dla mnie nie, bo nawet jeśli Chukwuemeka grałby na 10, tak jak gra chyba w sparingach, to nie wyobrażam sobie, żeby opłacało się go wystawić tak naprawdę w pierwszym składzie kiedykolwiek, przez to, że jego minuty zawsze będą właśnie wątpliwe, więc wolałbym właśnie wziąć kogoś z drużyny, z takiej drużyny, o którą byśmy się nie obawiali, że dojdzie do potrojenia, czyli na Hamba z Luton. Można przejść do składu numer 5 od futbolowego purysty. I tutaj jest zero w banku, jest Salah z Haalandem, a mimo to wydaje się, że ten skład nie wygląda wcale tak źle. Ławka też jest, budżetowa obrona. No i chyba głównym takim aspektem, który warto poruszyć, jest to, że nie ma zawodników United, no ale jest Salah, więc gdzieś tam ten zamysł wydaje się jednak ciekawy. Tak, jak na skład z Salahem, to ten mi się, przyznam szczerze, że całkiem podoba. Na pewno dużą wątpliwością jest Foden, szczególnie po tym, jak dzisiaj zaczął na ławce, ale miał super wejście w sumie z ławki i pewnie jego rola w porównaniu do zeszłego sezonu może wzrosnąć w drużynie City. W sumie Foden i Flecken, dwóch panów na F. Najmniej mi się chyba podobają w tej ekipie. No właśnie, mi chyba Foden. Ale oprócz tego jest, podoba mi się. Ciekawe jest podwojenie Arsenalu, ale tu może być problem trochę z tą kolejką czwartą, bo wtedy i zarówno Arsenal, jak i Brighton mają dość trudne mecze. A na ławce jest Cash, który ma wtedy Liverpool na wyjeździe, więc też nie pokryje tej kolejki. Więc może rozważyłbym jakiegoś obrońcę za 4,5, który jest w stanie lepiej pokryć te kolejki, w których Arsenal i Brighton mają trudne mecze? No generalnie ciężary, bo w sumie no masz rację, że na 5 obrońców 4 ma trudne mecze, a 5 jest Boldock z Sheffield, który będzie grał u siebie z Evertonem, więc generalnie jeśli szukać dziury w tym składzie, to na pewno w tej obronie i właśnie chyba w Fodenie. I czy za 7,5 byś kogoś polecił dla przepraszam, futbolowego purysty? Za 7,5 w sumie rozmawialiśmy o tym Madisonie, więc pewnie chyba brałbym albo Madison, albo zrzuciłbym trochę niżej, w sensie do powiedzmy Eze na przykład, 6,5. Na przykład na Eze i wtedy wrzucił ten dodatkowy milion chociażby w Boldoka albo w Kesha właśnie. Też jest to opcja, tylko z drugiej strony później mamy trzech zawodników za 6,5 w pomocy i gubimy gdzieś tam elastyczność jednak. To właśnie to jest też taki minus trochę z składu z Salahem, bo on jest tak, budżet jest mocno skoncentrowany wtedy na dwóch zawodnikach, na Haalandzie i Salahu i jakby trzeba wtedy sobie radzić z budżetowymi opcjami dość w wielu miejscach pozostałych. I w sumie kolejny skład też jest z Salahem i Haalandem, tak pójdziemy za ciosem i to jest też skład, który mi się podoba. Ja nie wiem nawet, czy nie bardziej niż ten wcześniejszy. Co, jaka jest różnica? Jest bramkarz. Johnston, Flecken dla mnie podobnie chyba. Jest Chilwell, jest Colwill, jest Cabore. Tak, też mi też chyba trochę bardziej się podoba. Jakby ciekawi mnie Jackson, jakby jak wpłynie na niego chociażby prawdopodobna absencja Nkunku na początku sezonu. Czy będzie jakby jeszcze takim większym głównym filarem ataku Chelsea? Czy może ucierpi na tym, że na obraku właśnie Nkunku? Mi się wydaje, że Jackson będzie cały czas tym pierwszym napastnikiem i w sumie jeśli chodzi o to, że nie ma Nkunku, to na pewno po pierwsze strata jest na jakości drużyny, ale nie wiem, czy na minutach dla Jacksona nie może się to odbić jednak troszeczkę na plus, bo Nkunku też mógłby grać na szpicy i na przykład w momencie, gdy Chelsea by wygrywała, to na przykład Jackson mógłby zejść pierwszy, więc to można interpretować totalnie dwojako, ale zgadzam się tak. Ogólnie tak. Chyba mi się ten skład i tak bardziej podoba niż ta piątka, no bo nie ma podwojenia obrony Arsenalu, ale za to jest Chilwell, który też wydaje się lepszą opcją ze względu na kalendarz, ze względu na zwroty z przodu, bo i Saliba i Gabriel to nie były jakieś tuzy w tym aspekcie, co też wpływa trochę na ich ocenę, bo na przykład widzisz Chilwella, który ma mecz u siebie z Liverpoolem i mówisz, no dobra, lipa, no ale może dać coś z przodu, a w przypadku Gabriela czy Saliby to raczej liczymy na te czyste konta, a zwroty z przodu to jest raczej święto. Co może bym jeszcze wspomniał, że
Uważam Odegaarda za trochę lepszy pick niż Martinelli, ale tak zastanawiam się, gdzie by tu można przyciąć te pół miliona, aby podskoczyć z Martinelli'ego do Odegaarda właśnie i nie widzę takiego miejsca niestety. No właśnie, może być problem. No, ewentualnie jest Chiluela na obroncie za 5-0, a to chyba Ale to się to nie jest dość, spłaci. To jest bez sensu. to jest dość No, duży downgrade, no no. właśnie, więc chyba i tak czy siak wydaje się optymalna ta ekipa, jak na budowę Salaha i Haalanda. Tak, jeśli Tak, mielibyśmy tak. przyznać, to Jak na skład z Salahem jest bardzo w porządku, zgadzam się, tak. kolejny skład też jest z Salahem od Johna i jest jeszcze pół miliona w banku, więc to też jest ogólnie ciekawe. W sumie dodał jeszcze notkę, że trochę zastanawia się, czy nie kupić Bowena za Mitomę, za ten hajs. No ale Bowen miał piorunujący start pre-sezonu, później trochę to przygasło i generalnie West Ham te ostatnie dwa mecze to bodajże było 4-0 od Bayeru Leverkusen i 3-1 od Rennes, więc to nie jest jakikolwiek optymizm. I tutaj też warto zaznaczyć, że jest po pierwsze krótka ławka i jest i pomocnik, i napastnik za 4,5, co chyba to wszystko dyskwalifikuje. No tak, atak jest dość optymistyczny, jeśli chodzi o minuty, bo właśnie tak już porozmawialiśmy chwilę o Darwinie, że zawsze będzie jakaś tam wątpliwość przez to, że tak naprawdę mamy czterech zawodników Liverpoolu na dwa sloty w ataku, w sensie na środek ataku i na lewe skrzydło. Mbama, no być może jest pewnie najlepszym napastnikiem za 4,5, jeśli chodzi o minuty, szczególnie po tym, jak odchodzi chyba Skamaka, a zarówno Antonio i Ings jakoś nie mieli zbyt dużo minut w pre-sezonie. Więc jakby jest dla mnie okej okay pickiem, jeśli chodzi o 4,5, jest trochę strzałem, ale nie jest to ktoś, kogo chciałbym wystawiać w pierwszym składzie od samego początku. Jakbyś miał to ratować, to co byś zaproponował? Myślę, że dałbym Darwina na João Pedro i wtedy może Bela na kogoś droższego typu Ruben. O, i wtedy na przykład przejście na 4-4-2, jeśli chodzi o regularne granie. No, to ma sens, to ma naprawdę sens. Także taka by była recepta na odratowanie tego składu. Co do składu numer 8. To tutaj komentarz był taki, że przeglądam te składy i w sumie u mnie nudziarstwo straszne od Rafała Trzeciakowskiego, ale czy może w tym nudziarstwie jest reguła, bo ten skład też mi się podoba, ewentualnym tym takim minusem jest Foden, ale poza tym jest ok, jest też Udogi, jeśli chodzi o, Właśnie nie wiem. Udogi mi się nie podoba za bardzo. Wiesz co, przez to, że Aha. przychodzi Van de Ven do Tottenhamu, co może sprawić, że Davies dostanie jakieś minuty jako lewy obrońca, który do tej pory grał jako lewy środkowy obrońca w sparingach. Więc Udogiego nie byłbym jakoś tak, nie byłbym, nie chciałbym go mieć w składzie. To na pewno nie jest klarowna opcja, ale w sumie oglądałem dzisiaj ten sparing, gdzie Harry załadował karetę. To on praktycznie w pierwszej połowie cały czas był w polu karnym rywala i to jakoś mnie tak troszeczkę zachęciło do tej opcji. No właśnie, pytanie jest takie, czy będą kontynuować z dwoma bardzo ofensywnymi bocznymi obrońcami, czy chociażby, jakby, czy wtedy z której strony będą kompensować, czy wtedy na prawej stronie na ławkę pójdzie Porro, żeby mógł grać Udogi, czy w drugą stronę, po lewej stronie będzie grał Davis, po to, żeby po prawej stronie mógł grać Porro, nie? No właśnie, o to faktycznie, to jest dobry argument, że oni to może być stosowane zamiennie. W tym akurat meczu Emerson został Johnem Stonesem i czy Trentem, po prostu schodził do No, środka. no właśnie, właśnie. Tak samo podobny trochę case mamy w Aston Villa, gdzie Emery testował w pre-sezonie właśnie w fazie ataku trójkę środkowych obrońców, czyli który jeden z bocznych obrońców stawał się tym skrajnym środkowym, co sprawia, że tak naprawdę nie spodziewałbym się, aby zarówno Cash, jak i Dean albo Alex Moreno grali w jednym składzie. Więc prawdopodobnie tam wtedy, jeśli grałby Cash, to na lewym obrońcu byłby Pau Torres, a jeśli grałby Dean, to prawym obrońcą byłby Konsa. Też to jest możliwe. W sumie Pochettino tak samo robił w Chelsea, że albo grał Kukureya, albo grał Malagusto, że dopiero w ostatnim sparingu i Chilwell, i James zagrali razem w pierwszym składzie. No ale w sumie to też działało, więc może znajdą menedżerowie i takie rozwiązanie, które pozwoli na przykład raz temu się podłączyć, a raz temu. Tak, bardziej trochę starodawnie, przynajmniej jak dekadę temu było popularne. Teraz coś spopularyzowany został ten system z budowaniem akcji z trójką, nie? Moda zawsze wraca. Także generalnie ten składzik szablonowy, ale chyba git. No, tak naprawdę ten Foden jest do przyczepienia, jeśli chodzi o pierwszy skład. No i tak jak wspomniałem wcześniej, w sumie to nie jest jakiś duży zarzut, ale jeśli miałbym wybór między Odegaardem a Martinellim, to ja bym brał Norwega.
ale wiadomo, że wtedy to pół miliona trzeba by gdzieś przyciąć, gdzieś indziej. Ale w sumie dość łatwo, bo można wziąć Odegaarda za Martinellego i zamiast Fodena wziąć Eze. Na przykład, Mam jeszcze pół w banku tak, na waciki. i wtedy można właśnie podrzucić albo któregoś z tych obrońców Udogi albo Kabore, nie? Na 5 albo 4,5. To generalnie brzmi jak plan, chyba. Tak się wydaje, że to jest git. Albo zamiast EZT Mbeumo, jeśli nie będzie kontuzjowany, nie? Tak. Także to są te dwie opcje za 6,5, które są chyba najlepsze. Bo nie wiem, czy jesteś przekonany na przykład do Mitomy. Nie wiem, czy będzie w którym składzie. Także w sumie poruszymy później temat Mitomy. Pewnie w którym składzie się pojawi. Także przejdźmy do dziewiątki, do Piotra. Zero w banku. I jeśli w sumie miałbym pokazać, jak wygląda szablon, to chyba byłby to ten skład. Ewentualnie podmianka Watkinsa z Martinellim czy z Bruno. Tak, bardzo szablonowy, czyli właściwie nie ma tak za bardzo się do czego przyczepić. Wspominałem wcześniej, czyli czy cash jest dobrą receptą na te kolejki, w których chcielibyśmy posadzić na ławkę Gabriela i Estupiniana, nie? Tak jak rozmawialiśmy o tej kolejce numer 4, że No wtedy i każdy z nich. wyszło nam, że niekoniecznie Wyszło jest nam, dobrą że receptą. nie, ale ja chcę tak bardziej, wiesz, zadawać No. pytania Niż niż dawać konkretne dokładnie, jakieś dokładnie. porady. Wydaje się, że na przykład wtedy Louis Colwill mógłby być lepszą opcją, bo Chelsea ma wtedy Nottingham Forest u siebie, Tak, więc coś by wtedy pokrywało. jeśli jesteśmy pewni jego składu, to tak, jak najbardziej. Co myślisz, jak. Jeśli jesteśmy pewni, a pewni nie jesteśmy, bo to też pewnie zależy, czy kiedy wróci Badiashile. Dokładnie, Na to jest ten dokładnie. moment Louis Colley wydaje się, że pierwsze dwie, trzy kolejki będzie startował. Co będzie w czwartej, tego już nie jesteśmy w stanie oszacować. Także to był bardzo szablonowy skład, ale raczej okej. Jedynie co, to warto zwrócić uwagę na tą kolejkę numer 4. Skład numer 10 od Kubickiego, ponownie 0 w banku, pomoc, obrona, szablon i w sumie jedyna różnica to jest Darwin, który pojawia się w draftach i o którym powiedzieliśmy też wcześniej, ale ty w sumie zawsze bazowałeś na Excelu, jeśli chodzi, no generalnie jak są te szkoły, szkoła boiska, szkoła Excela, zawsze byłeś szkoła Excela. I czy ty nie masz ambiwalentnych odczuć, jeśli chodzi o Darwina, już nawet pomijając oczekiwane minuty? Bo nawet jeśli on kręci to XG, to co z tego, skoro nie wpada nic do sieci? No, może nie nic, ale wiadomo, że powinno wpadać tego więcej. Mam bardzo ambiwalentne, bo uważam, że jeśli on miałby pewne minuty, to byłby absolutnie fantastyczną opcją do fantasy. Przez to, że nawet jeśli nie jest, jakby to powiedzieć, minusowym finisherem, czyli jego gole nie są niższe niż XG, to kręcąc takie XG, jakie on kręci, czyli mniej więcej 0,6-0,7 bezkarnych na mecz, to nawet jeśli jest lekko minusowy, to kręciłby mniej więcej pół gola bezkarnych na mecz, co jest jakby super osiągnięciem, więc wtedy brałbym go do składu jak koniecznie, ale właśnie szczególnie przy tej cenie, bo jeszcze dostał obniżkę w porównaniu do zeszłego sezonu, co mnie dość zdziwiło, więc co do Darwina, to myślę, jeśli przydarzą się jakieś kontuzje w Liverpoolu w tym sezonie, chociażby do Gakpo czy do Rzoty, to Darwina prawdopodobnie będę mieć w składzie, ale właśnie na początek sezonu przez to, że też jestem wielkim orędownikiem oczekiwanych minut, czyli tego, jak pewni tak naprawdę możemy być tego, czy zawodnik będzie na boisku. I przez to, że Darwin jest trochę wątpliwy, to ile będzie na boisku, to nie jest to całkowicie trafne, aby patrzeć na statystyki na 90 minut w jego przypadku, przez to, że właśnie, że może grać równie dobrze 60-70, więc czasami ten zawodnik, który gra 90 minut, będzie lepszy od tego, który gra mniej więcej 60, nawet jeśli statystyki w przeliczeniu 90 minut ma gorsze. No właśnie, więc to jest też rzecz, na którą typowo warto zwrócić uwagę. Czyli generalnie chyba zgodzimy się z tym, że startowanie z Darwinem to nie jest jakiś optymalny pomysł. Więc jakby to można było ulecieć? Na przykład zamiast Jacksona można wziąć Watkinsa i wtedy do pomocy można wziąć zamiast Andersona Eze i w sumie z budżetem wtedy się zgrywamy. I wtedy chyba też wygląda to ok. Tak, bardziej szablonowo, ale bardziej stabilnie, że tak powiem, czyli mniej ryzyka, że coś się wysypie, a wysypie w sensie, że Darwin pójdzie na ławkę i nie będzie grał i wtedy zacznie albo zacznie spadać jego cena i stracimy na budżecie, albo będziemy zmuszeni, aby dokonać transferów na niego od razu i wtedy być może zastopuje nas to przed innym transferem, być może przydadzą się jakieś inne kontuzje w składzie i tak dalej.
No, w sumie kolejnym rozwiązaniem ewentualnie jest sprzedanie Darwina, kupienie kogoś za 4,5 do pomocy Andersona i zostaje nam jeszcze budżecik na wzmocnienie ławki, bo i Cabore i Baldock są to wiadomo opcje za 4,0. Więc ja w sumie mam taki problem z tymi opcjami za 4,0, bo z jednej strony mi się podobają, bo i Cabore i Baldock będą mieli pewny skład i to na wahadle, tylko że jeśli chodzi o wystawienie ich w pierwszym składzie, to nigdy tego nie zrobimy jakoś intencjonalnie, ewentualnie ktoś tam jako autopick wejdzie. Tak, i właśnie tak jak już w sumie wcześniej wspominaliśmy, że to pozbawia cię opcji rotacji, czyli jesteśmy zmuszeni, aby wystawiać chociażby Chilwella teraz z Liverpoolem, czy potem Estupiniana w jego trudniejszych kolejkach. Wiadomo, że z tego Estupiniana zawsze możemy wytransferować po kolejce numer 3, ale wtedy to wiąże się też z bukowaniem transferów, o których również wspominaliśmy. A poza tym jest to dość mało elastyczne pod względem tego, że chociażby jeśli któryś z tej jedenastki pierwszej tutaj będzie kontuzjowany, to jesteśmy praktycznie od razu zmuszeni, aby używać na niego transfer, nie? Bo w przeciwnym razie musielibyśmy wystawić kogoś z trójki Anderson, Cabore, Baldock, a mając skład taki głębszy, szerszy, jesteśmy w stanie na przykład tego kontuzjowanego zawodnika dać na ławkę na tydzień albo dwa, poczekać na więcej newsów. Może się wykuruje, może diagnoza medyczna będzie się zmienić, często tak się zdarza w piłce, nie? W FPL-u. Więc szerszy skład pomaga też w tym, aby brać na siebie jakby kontuzję i móc trochę rotować więcej tym, że można dać takich kontuzjowanych zawodników na ławkę chociażby. Ja, jeśli chodzi o to trzymanie zawodników na ławce, to w zeszłym sezonie nie miałem jakichś tam najlepszych doświadczeń, bo raz trzymałem Rodrigo Moreno na początku sezonu, gdy miał ten odpał. Później ten jego powrót się przeciągał, aż w końcu go sprzedałem, a akurat kolejkę później wrócił, także straciłem tam chyba 0,2 czy 0,3, a ostatecznie i tak go sprzedałem. I też z Reece'em Jamesem tam miałem chyba raz czy dwa też taką sytuację, ale Reece James i kontuzja to akurat temat rzeka, więc możemy przejść do kolejnego składu, czyli do składu numer 11, składu Zdzicha, gdzie jest półtorej bańki w banku i jest to skład z 4-4-2. Pomoc jest szablonowa, czyli Martinelli, Saka, Rashford, Bruno Fernandes. Jest te 1,5 miliona w banku, żeby wzmocnić ławkę, która jest w momencie nieatrakcyjna, ale czy granie 4-4-2 jest dobrą opcją w tym sezonie? Myślę, że jakby generalnie nie ma szczególnie lepszych i szczególnie gorszych formacji. Może pomijając taką, ale chyba nie natrafiliśmy jeszcze na taki skład i nie wiem, czy się pojawi, ale jedyna formacja, która bardzo mi się podoba, to jest Haaland jako jedyny napastnik, bo jest bardzo nieelastyczna. W sensie, że gdy Haaland chociażby wypada, to jesteśmy zawsze zagrożeni tym, że gramy tak naprawdę 4-4-0, znaczy 4-5-0 albo 5-4-0. W sensie, bo wtedy nie ma kto wejść z ławki za Haalanda. Więc to jest jedyna opcja, która mi się bardzo nie podoba. To właśnie dwójka napastników za 4,5 razem z Haalandem. Co do tego składu, to pierwszy skład jest raczej taki szablonik, więc myślę, że nie będziemy o tym rozmawiać. Jak byś wzmocnił ławkę za 1,5 miliona? Myślę, że dałbym Chilwell? albo właśnie Baldock na Chilwella, A nie, Chilwell jest. Nie, Chilwell a jest. jest tak, czyli to Baldock Czyli może Chilwell odpada. albo na Jamesa, No, o, w sumie też dobre. albo na Rubena, albo na tak, albo na Jamesa, albo na Rubena chyba. No bo w sumie Albo albo na pomocnika, Shawa, albo na. albo na Shawa. No albo pomocnika, albo napastnika byśmy mogli wziąć tylko za 6, więc to by nam się tutaj No nie to, no to, kalkulowało to raczej. właśnie inną opcją byłoby właśnie Mubaba na João Pedro, jeśli wierzymy w minuty O! João Pedro i No. wtedy te pół miliona walimy w Boldoka na chociażby Botmana, czy Pau, czy kogoś w tym Czy stylu. kogoś, kto nam będzie po prostu pasował pod te minuty wcześniej. Albo nie wiem, jest jakiś pomocnik za 6, nie wiem, mi najbardziej się podoba generalnie pomocników za 6 Gibbs White z Nottingham Forest, ale jego kalendarz jest taki bardzo trudny na początku. Ale jeśli chodzi o taki jakby taki niezbyt popularny typ na cały sezon, to jest taki jeden z moich ulubieńców właśnie przez to, że ma mega wysokie oczekiwane minuty plus I karne. ma też karne, Ma, no karne właśnie, właśnie, no no. właśnie, więc to jest taki No. jeden z moich takich, nie wiem, czarnych koni na ten sezon. I też on miał bardzo dobrą końcówkę sezonu też był i w czubie, jeśli chodzi i o oczekiwane gole, asysty, jeśli chodzi o sumowane, czyli expected goals involvement, tam pamiętam, że w którymś momencie sezonu na końcówce mi się pojawiał.
I możemy w sumie przejść do składu numer 12 od Masnego Warda. Pewnie to twoje serce w tym momencie się cieszy, bo słyszysz nazwisko swojego bohatera z poprzedniego sezonu. Tylko w tym składzie jest trochę jak w tym memie z koniem, który gdzieś tam czasami lata na Twitterze, że z przodu jest piękna grzywa narysowana przez jakiegoś piękny szkic, no a z tyłu jest, jeśli chodzi o obronę, jest po prostu narysowany przez sześciolatka czy kogoś z zerówki. I tutaj w sumie mamy tak podobnie, bo już wcześniej mówiliśmy o tym, że połączenie Kasza, Estupiniana i Gabriela, jeśli chodzi o kolejkę numer 4, jest fatalne. To prawda. No, jeśli spojrzymy, że na ławce jest Boldog i Kabore, to szczególnie w tej czwartej rundzie mogą być kłopoty i ogólnie mogą być kłopoty, bo mamy tylko dwóch obrońców za 5-0, nie ma żadnego droższego, czyli nie ma elastyczności i kolejnej za 4,5 i reszta za 4-0, więc generalnie tutaj nie wróżymy chyba zbyt dużych sukcesów. Tak, Zad nie jest najładniejszy, ale co tu można by zmienić? Nie, jeśli ktoś jest jakby bardzo, bardzo chce Salaha w swoim składzie, to wiadomo, że trzeba to zrekompensować gdzieś indziej, ale wtedy nie jestem. Właśnie też myślę, że to trochę zostało przesadzone, jeśli chodzi o kasę wpakowaną w atak. I co ja bym zmienił osobiście, to pewnie bym zmienił Jacksona albo Martinellego na kogoś tańszego, typu Mbeumo, czy w pomocy, albo w ataku chociażby 4,5 i podrasował trochę obronę. Na tych wszystkich zawodników, których wspomnieliśmy wcześniej, typu Chilwell czy obrońca City. Także generalnie tutaj już wszystkie nazwiska padały, jeśli chodzi o takie najlepsze, więc też tego nie będziemy powtarzać. Popracować nad obroną i będzie git. Tyle o tym składzie. Co do trzynastki, czy będzie ona szczęśliwa? Jest to skład Arkadiusza, gdzie jest zero w banku i chyba słuchał nasz odcinek z Krzyśkiem Bieleckim o Championship, bo w tym składzie jest Alnel Ahmed Hodzic, czyli gość, który w poprzednim sezonie miał 6 goli, 2 asysty, a jest obrońcą. I czy to jest dla ciebie sexy, że jakiś obrońca może dawać dużo goli z przodu, no ale nie będziemy liczyć na czyste konta, a to jest przecież gość za 4,5, więc też niekoniecznie musimy mieć jakieś wielkie oczekiwania. Czy szanujesz opcję jak Alnel Ahmed Hodzic, czy nie? Tak, ale to zawsze zależy, jest bardzo okolicznościowe. W sensie, że na przykład, jeśli będzie miał podwójną kolejkę jakąś fajną, to jak najbardziej, ale nawet jeśli obrońca jest super ofensywny i daje dobre zwroty z przodu, to dla obrońcy zawsze trochę bardziej prawdopodobne będą zwroty, jeśli chodzi o czyste konta. Wiadomo, że trzeba to jakoś zbalansować i nie ma jakiegoś takiego. Właśnie w sumie trzeba spróbować znaleźć ten złoty środek pomiędzy zwrotami z przodu i potencjałem na czyste konto. Więc czy Ahmed Hodzic jest tym złotym środkiem? No nie sądzę. Pewnie brałem. Może być ciężko. No, pewnie brałem. Jeśli chodzi o tę cenę, to pewnie brałem kogoś w stylu Botmana. Ake też nie byłbym specjalnie pewien, szczególnie teraz po tym, gdy potwierdzony został Gwardiol i też nawet jeszcze dzisiaj nie był w pełni gotowy do gry w meczu o tarczę wspólnoty, więc Ake bym mocno rozważył, w sumie podobnie jak Fodena, o nim już wspominaliśmy trochę więcej, ale Ake na pewno nie byłbym pewny tego wyboru. W sumie jest też Diaby i generalnie to jest taki skład dość mocno różnic, bo i Jackson ma tam chyba 13% posiadania, Foden też coś koło tego, no a Diaby czy Ahmed Hodzic, Ake to już typowo poniżej 10, więc czy ty w ogóle preferujesz granie takimi różnicami, czy raczej ograniczasz tego typu wybory? Ja tak naprawdę preferuję ani nie skupianie się na tym, żeby mieć jakiś szablonowy skład, ani nie szukanie różnic na siłę. Głównym moim w sumie celem jest maksymalizowanie oczekiwanych punktów. Oczekiwane punkty w sumie możesz sobie wziąć albo z algorytmu, albo zrobić tak naprawdę, pomyśleć o nich sam. Czyli albo na kartce papieru, albo chociażby myśleć o tym, kto po prostu ma większe szanse na zwroty. Oszacować prawdopodobieństwo. Na tym polega ta gra. Więc ja tak naprawdę staram się maksymalizować punkty, a to czy przyjdzie to za pomocą różnic, czy za pomocą szablonu, to dla mnie jest bardzo sprawa drugo, bo nawet trzecio, czwartorzędna. I wynika to z tego to, że czasami mam skład bardzo szablonowy, tak jak chociażby na początek tego sezonu myślę, będę miał, a czasami pomimo, że nie działam ku temu specjalnie, mam skład bardzo taki różnicowy. Tak jak w zeszłym sezonie właśnie zdarzyło mi się chociażby, jak miałem potrojoną albo nawet poczwórną obronę Newcastle w pewnym momencie. To nie było jakoś specjalnie zaplanowane, nie chciałem specjalnie szukać różnicy w tamtym momencie, po prostu tak wyszło, bo tak sobie obliczyłem, że tak będzie
tak, że maksymalizuję punkty. Wtedy się nie udało, ale czasami się udaje, czasami nie. Na tym polega ta gra właśnie. To w sumie możemy przejść do składu, gdzie jest ta potrojona obrona Newcastle, jest też potrojona pomoc Brighton, jest też McAllister, jest Ederson i Forster. I ten skład mi totalnie coś przypomina i chyba ktoś bardzo mocno śledzi twoje socjale i chciał dostać ocenę 10 na 10. To jest jakby skład samych moich ulubieńców, więc jeśli chodzi I co o... ciekawe, w sumie ten kolega, który to wrzucił, nazywa się Janek, więc to nie jest jakieś twoje drugie konto. No, tak sobie podbijam zawsze, wiesz, lajki i tak dalej. Marco Gadzio. Więc tak, dokładnie ta potrojona moja obrona Newcastle tak wyglądała. Trippier, Botman, Sher. W pewnym momencie nawet dałem kapitana na Trippiera, więc miałem tak naprawdę 400% efektywnego posiadania. Calvert-Lewin też mam bardzo super wspomnienia z nim związane, bo w tym jego najlepszym sezonie, gdy najlepiej punktował i strzelił 16 bramek, to miałem go tak naprawdę od początku i mega, mega dużo mi dał i punktów, i też chociażby wzrostu TV. Więc też mam do nich dobre wspomnienia. Tak samo z potrojoną pomocą Brighton mam takie ambiwalentne, bo tak naprawdę do teraz w pamięci mi najbardziej został ten gol Marcza, który nie został mu przypisany przez wieżę FPL na początku, więc tak naprawdę czuję się do teraz okradziony z punktów i wiesz, płakałem w ogóle potem. 3 dni nie spałeś po nocach, No, bo no. niestety wieże oszukały skromnych menadżerów Fantasy Premier League. Ja No. też wtedy miałem Marcia, więc dobrze pamiętam ten ból. I w sumie taką bolączką, jeśli chodzi o to potrojenie Brighton, też chyba było to, że później przyszły rotacje i to też na pewno był jakiś problem, jeśli chodzi o to potrojenie. Tak, zarówno Mitoma, jak i McAllister siadali na ławkę czasami i szanse dostawali, czy to było na Notte, czy Enciso i takie młode koty z Brighton, więc no, nie najlepsze wspomnienia z tym. Z Edersonem to różne. Jak myślę, że dużo ludzi żartuje z niego, że jest słabym pikiem i tak dalej. I w zeszłym sezonie faktycznie, jeśli patrzymy czysto na rezultat, to nie spisał się zbyt dobrze. Ale jakby jest to dużo gorszy wynik niż chociażby w poprzednich dwóch sezonach, 2021 i 2021-2022. I jakby myślę, że to jest lepsza wykładnia jego poziomu. No właśnie, on w tym poprzednim sezonie był chyba na 10. miejscu, jeśli chodzi o bramkarzy wśród punktów. No skoro kosztował 5,5 i jeszcze był wybierany do składów, to się trochę nie dziwię, że dostał bęcki. Przypominam sobie kilka sytuacji, gdy właśnie City traciło tak naprawdę CS-y w końcówce meczów, gdy już mieli tak naprawdę zapewnione zwycięstwo, wygrywali tam 3 czy 4-0 i Ederson tracił jakieś takie głupie bramki w samej końcówce No tak było. i posiadacze tracili CS-y. A jeszcze na koniec sezonu chyba 3 razy zagrał Ortega i 2 razy zachował czyste konto jakoś tam z bonusami, bo jeszcze save wyłapał. No właśnie, nawet dzisiaj zagrał Ortega. Wiadomo, że No tak. wiesz, że to jest taki gloryfikowany sparring, aczkolwiek myślę, że jakby Ortega jest całkiem ceniony przez Pepa i no wiadomo, że myślę, że Ederson będzie pierwszym bramkarzem, ale nie powiedziałbym, żeby mnie to zdziwiło, jeśli nagle szansę dostanie Ortega na jakiś jeden mecz. Tak, dla sportu. No. No dobra, ten skład generalnie był z przymrużeniem oka. Myślę, że nikt na serio tak nigdy nie wyjdzie na kolejkę numer 1. A jeśli chodzi o skład o numer 15, to myślę, że tak by można było wyjść, tylko po pierwsze Darwin, po drugie Tarkowski do wymiany, bo zszedł z kontuzją, więc to No jest na minus. i po trzecie Spence, myślę, nie? Spence. No Spence za 4-0 też troszeczkę bez sensu. Po pierwsze, dobrze by było znaleźć jakąś opcję pół miliona droższą. Wtedy na przykład za Darwina wziąć Jacksona, za pół miliona drożej wziąć na przykład Botmana. I ten skład nie wygląda w sumie już tak źle. Tylko za tego Tarkowskiego w sumie jeszcze jakieś rozwiązanie by się przydało. No, dla Tarkowskiego chociażby, jeśli chcemy w pierwszej kolejce posadzić Chilwella, to chociażby Botman jest takim długoterminowym. Jeśli chodzi o długoterminowy pick za 4,5, to on jest dla mnie najlepszy, tylko wtedy wiadomo, że trzeba pamiętać o tym, że trzeba to jakoś przykryć w kolejkach od drugiej do czwartej najlepiej, więc trzeba mieć jakiś cover dla niego. Ale no Gabriel Stones, Chilwell całkiem w porządku. Wiadomo, że tak już wspominaliśmy o tym, że Gabriel ma w czwartej kolejce United u siebie, ale to jeszcze jest do. Można sobie z tym poradzić, w sensie, że to nie jest koniec świata, żeby wystawić Gabriela u siebie z United.
No dokładnie. A w sumie też zastanawiam się, bo tutaj w teorii przydałoby się dwóch obrońców za 4,5. I skoro mówiliśmy, że Kasz to tak średnio, czyli Minks też odpada, Botmana byśmy wzięli na pewno, a kto by był tym drugim obrońcą za 4,5? Bo mamy też Chilwella, więc Colwill niekoniecznie musi nam pasować, ze względu na to, że też tu planowaliśmy już Jacksona, więc potrojenie Chelsea od kolejki numer 1 też nie wygląda jakoś totalnie świeżo. No właśnie, jeśli chodzi o potrojenia, to zawsze dla mnie największym znakiem zapytania jest to, czy potrojając blokujemy potencjalnie lepsze opcje i czy taką potencjalną lepszą opcją w Chelsea może być na przykład chociażby Sterling, Czy James czy nawet, Nkunku, czy James, jeśli tak. chodzi o obronę. Mudryk też pokazywał się w sezonie przygotowawczym, wiadomo, że to trochę na razie zupełnie inne myślenie, żeby dać go do składu, bo on musi udowodnić bardzo dużo, żeby gdzieś tam stał się realną opcją. No ale też wydaje mi się, że patrząc na to, jak wiele mamy niewiadomych w Chelsea, to potrajanie tej ekipy od startu nie jest jakimś optymalnym rozwiązaniem. No właśnie, no tak, dla mnie główną kwestią jest zawsze to, czy blokujemy kogoś lepszego. A jeśli chodzi o podwajanie czy potrajanie chociażby defensywy, to tak długo jak to jakby daje oczekiwane punkty, to dla mnie nie jest problemem, szczerze mówiąc. A czy zablokujemy sobie skład, jeśli damy na obronę Trenta? Bo w skład numer 16 i 17 to połączenie Trenta i Haalanda bez Salaha, czyli wstawienie obrońcy premium i napastnika premium. I tutaj ten skład jeszcze wydaje mi się, że się broni, jeśli chodzi o kolejkę numer, czy jeśli chodzi o ten skład numer 16. Jedyny dylemat, jaki miał Tomek, to czy Martinelli plus Bemo, czy Maddison plus Grealish. A wydaje się, że Martinelli plus Bemo jednak oczywiście wygrywają nad Maddisonem i Grealishem. Zgadza się, tak. I jakby plusem Trenta jest to, że on jest, no wiadomo, jest to oczywiste, ale jest najlepszym obrońcą w ofensywie w całej grze. To jest naprawdę powodem, dla którego jesteśmy jakby spokojnie w stanie go wystawić w każdej kolejce, nawet w Chelsea na wyjeździe i tak dalej. Więc jest to obrońca, w którym tak naprawdę nie musimy myśleć o rotowaniu go, przez to, że jakby przez jego potencjał w ofensywie jesteśmy w stanie go wystawić w każdej kolejce. Natomiast już o tym rozmawialiśmy, że do 9. kolejki kalendarz Liverpool nie jest najlepszy, więc ja osobiście nie jestem pewny, czy chciałbym mieć tyle bardziej budżetowych opcji wreszcie składu, by mieć Trenta, ale jak na skład z Trentem, to ten wydaje mi się jakby blisko optymalnego. No i w sumie co do Trenta, to tak jak powiedziałeś, sporą zaletą jest to, że nie musimy myśleć o ewentualnej rotacji, więc jeśli ktoś miałby krótszą ławkę, preferowałby granie z krótszą ławką, to jest to jakieś wyjście. No co do Trenta, to on od kiedy przeszedł na tą taką fałszywą prawą obronę, to w 10 meczów miał gola i 7 asyst, więc to są liczby, które muszą robić wrażenie. I czy w ogóle w twojej głowie nie ma jakiegokolwiek światełka, żeby wziąć go do składu? Od pierwszej kolejki nie, natomiast to, co mnie zastanawia, to to, że od kolejki numer 9 wydaje mi się takim trochę must have'em, przez to, jak wygląda wtedy kalendarz Liverpoolu, i zastanawiam się, jakby jak możliwe będzie wzięcie go do składu bez dzikiej karty, czy będzie to możliwe, jaka jest najlepsza droga. I to jest na pewno coś, co jakby będę miał trochę z tyłu głowy, budując skład pod pierwszą kolejkę. No czaję. W sumie jeszcze jest jeden skład z Trentem i z Haalandem od gościa, który nazywa się Łuki. To prawdopodobnie jestem ja, ale zbudowałem ten skład tak na szybko, bo właściwie mało było składów właśnie i z Trentem i Haalandem, a to też jest jakieś rozwiązanie. I skoro tam to było w formacji 3-5-2, to ja zbudowałem w 3-4-3. I co myślisz o tym zestawieniu? Od razu chyba zaznaczymy, że Grealish jest już chyba troszeczkę nieaktualny, bo ten mecz, jego jeśli chodzi o tarcie wspólnoty, nie był najwyższych lotów. Tutaj ewentualnie dajemy Bemo i mamy jeszcze milion na szaleństwo, więc ten skład też w sumie nie jest jakiś najgorszy. Tak, to jest jedna opcja, albo druga jest taka, że dajemy na przykład Jacksona trochę w dół do João Pedro i staramy się znaleźć Bruno albo Odegaarda w pomocy zamiast Grealisha, nie? No w sumie do Grealisha brakuje, czy do Odegaarda, czy Bruno z Grealisha brakuje miliona, więc jeszcze by zostało pół miliona z tego Pedro, tylko że z drugiej strony wtedy gramy
Pedro regularnie w pierwszym składzie. Nie wiem, czy mi się to widzi ze względu na rotacje ewentualne w Brighton, że. Wtedy ten ostatnie pół miliona ładujesz w Caborę i tak naprawdę wtedy rotujesz Pedro Całym składem. z tymi dwoma obrońcami za 4,5, tak mi to zrobiłem. No, tak by wtedy to musiało wyglądać, ale generalnie jeśli chodzi o ofensywę Brighton, to mam problem. I w sumie chyba cały czas nie pojawił się ten Mitoma. Poczekamy jeszcze do końca, jak nie to pogadamy na koniec. A w składzie numer 18 pojawił się Kai Havertz, czyli gościu, który zdaniem niektórych imponował, jeśli chodzi o to spotkanie w tarciu wspólnoty w Community Shield. Moim zdaniem, tak czysto teoretycznie, czysto w sumie już może bardziej praktycznie, bo praktycznie nic z tego nie wyszło, a miał dwie dobre sytuacje, więc nie wiem, czy jest to jakiś plus, znając historię Kaja Havertza, że to był napastnik, który dochodził do sytuacji. Problemem było jednak to, że ich nie wykorzystywał. No to jest skład właściwie od Emiliana, czyli od drugiego współprowadzącego podcast Hot or Not, więc Kuba trochę poddymił, to Emilian też chyba uznał, że musi troszeczkę dodać tutaj animuszu. Nie, ten skład mi się bardzo podoba, jest w sumie zbliżony do mojego, muszę przyznać. Właśnie no, tak jak wspomniałeś, najciekawszy jest Havertz. Jeśli wierzymy, że będzie on grał, a szczególnie jeśli wierzymy, że będzie grał na dziewiątce, tak jak dzisiaj, to dla mnie jest mega opcją na pierwsze trzy kolejki. Grając jako tak to mówimy, OOP, czyli out of position, czyli jako, no jako pomocnik w grze, a jako napastnik na boisku. Więc jeśli mielibyśmy jakieś potwierdzenie, jakieś przecieki od dziennikarzy i tak dalej, że Havertz utrzyma tę pozycję, to ja też bym chyba, kusiłby mnie też, żeby go wziąć go do składu. A oprócz tego tak no w sumie sam bardzo, bardzo szablonowo, takim dużym pytaniem jest, kto jest najlepszym pomocnikiem za 6,5, czy jest to Eze, czy jest to Mitoma, March, Mbeumo, Diaby, jest sporo tych opcji. Jeszcze Barnes, ale to może nie na początek sezonu przez kalendarz Newcastle, ale tak naprawdę jest to taki price point, gdzie mamy bardzo dużo opcji i myślę, że będzie taka ciekawa rywalizacja na przestrzeni sezonu. No bez kitu, w sumie Barnes jeszcze w tym meczu sparingowym, który był rozgrywany dzisiaj, zdobył dwie bramki, nie wiem, czy tam jeszcze asysty jakieś nie miał, w każdym razie już nawet same dwie bramki robią wrażenie. I jeśli to się potwierdzi w te pierwsze 5 kolejek i oni dalej wejdą w ten zielony kalendarz, to faktycznie fajnie mieć tego jakiegoś tam dodatkowego pomocnika za 6,5, którego łatwo przerzucimy na Barnesa. Więc jakby w tym składzie tak naprawdę jedynym dla mnie znakiem zapytania jest Havertz, ale jeśli myślimy, że będzie grał, to dla mnie jest dobrą opcją. Ja jestem troszeczkę po drugiej stronie barykady, ale ja jestem kibicem Chelsea, więc może mam po prostu już jakieś urazy psychiczne, jeśli chodzi o tego gracza. Co do składu numer 19 i 20, są to ekipy ciekawe, bo są to podwojone, jest podwojony atak premium z Kane'em i Haalandem. Gubimy elastyczność, ale Kane po pierwsze zdobył 4 bramki w sparingu, ale druga strona medalu jest taka, że nie wiadomo po pierwsze, co z jego przyszłością. Po drugie, nie do końca wiemy, jak będzie wyglądać Tottenham. Wprawdzie ten sparring z Szachtarem był naprawdę optymistyczny. Mocno ich przycisnęli. Tylko też nie jest to rywal, który pozwala nam ocenić, czy faktycznie Tottenham w końcu wejdzie na te właściwe tory. Po drugie, jest tutaj formacja 4-4-2. Więc co w tym składzie się podoba, a co się nie podoba? Nie podoba mi się Kane. Dlaczego? Głównie jednym powodem jest to, że myślę, że jeśli nie dostaniemy jakiegoś, nie wiem, oficjalnego komunikatu czy czegoś w tym stylu o tym, że on na pewno zostaje przed deadline'em, to tak naprawdę ta saga może się ciągnąć do końca okienka tak naprawdę. Bo jeszcze chyba w piątek czy w czwartek Bayern niby postawił ultimatum Tottenhamowi, że albo akceptuje ofertę, albo nie. Tottenham, wiesz, nie odpowiedział. Daniel Levy sobie pojechał na wakacje teraz i tak naprawdę ta saga może trwać do końca okienka. Więc to jest ryzyko z Kane'em, które zawsze pozostanie z tyłu w głowy. A tak już jakby pomijając to, zakładając, że chociażby jutro on powie, że na 100% zostaje, to problemem jest to, że nie widzę ani jednej kolejki na początku sezonu, w której Kane byłby lepszym kapitanem niż Haaland, czy Salah, bo wiadomo, że Salah jest lepszym kapitanem niż Haaland w drugiej kolejce, więc to jest jakby takim argumentem trochę dla niego, a nie widzę ani jednej kolejki, w której chętniej dałbym kapitana Kane'owi niż Haalandowi, a za tę cenę, jeśli zakładamy, że nie dajemy kapitana Kane'owi, to nie sądzę, żeby on był warty tylu poświęceń wreszcie drużyny. W sumie jeśli chodzi o ten skład, to oprócz Kane'a, takim gościem, który pojawił się po raz pierwszy, jest Mitoma.
To jest ciekawe, bo on ma 37% posiadania, a w tych składach pojawił się po raz pierwszy. I czy twoim zdaniem powodem może być to, że po pierwsze w ostatnich 10 meczach sezonu nie zdobył żadnej bramki z expected goals 4,5, teraz w meczach sparingowych też na razie bez trafienia? Czy ludzie się po prostu przestraszyli? Właśnie myślałem, że być może przeskoczył na Marcza, że może trochę przeskoczył na Marcza, bo w zeszłym sezonie był taki trochę split pomiędzy nimi, że część miała Mitomę, część miała Marcza. No właśnie, to było też dla mnie ciekawe, że Mitomy ma 37%, a Marcza 3%, a gdzie A Liverpool... ich statystyki są tak naprawdę, przynajmniej w zeszłym sezonie, były identyczne niemalże, identyczne, no. identyczne, no, no, No. tak. Więc to jest ciekawe, ale być może, nie, dla mnie ważnym aspektem jest to, że mamy pomocników w tej samej półce cenowej, typu Mbeumo czy Eze, którzy mają karne i wydaje mi się, że troszkę pewniejsze minuty. Wiadomo, że spodziewamy się, że i Mitoma i Marcz zaczną w pierwszym składzie, ale w ofensywie Brighton robi się trochę tłok już, szczególnie jeśli chociażby potwierdzony zostanie ten transfer Mohameda Kudusa z Ajaxu. Wiadomo, że on gra raczej na prawe skrzydło, dziesiątka, ósemka albo fałszywa dziewiątka, więc może nie będzie bezpośrednio zagrażać Mitomie, ale zawsze te klocki mogą się jakoś tak trochę poprzekładać, że wpłynie to nawet na minuty Mitomy, pomimo tego, że Kudus nie będzie grał na lewym skrzydle. Czy Bo też nie. się w sumie może wydawać, że on przychodzi jeden do jednego na miejsce na przykład McAllistera? Tak, ale mamy też João Pedro, Pedro, no właśnie. Który No, też więc... tak naprawdę gra na dziesiątce głównie, jako podwieszony napastnik. Za Welbeckiem albo Fergusonem prawdopodobnie, więc jakby dość dużo mamy tam graczy ofensywnych. Wrócił też z wypożyczenia z Unionu Saint-Gilloisa Adingra, młody Iworyjczyk, który wykręcał bardzo dobre liczby właśnie w Belgii. 0,90 goli plus asyst na 90 minut, więc super, super liczby. I on jest typowo lewym skrzydłowym, więc myślę, że może na początku sezonu wchodzić za Mitomę tam w drugich połowach i mi te minuty trochę kraść. Więc generalnie w sumie można powiedzieć, że w Brighton będzie problem rotacji, też tym bardziej, że dochodzą europejskie puchary, a widzieliśmy w zeszłym sezonie na koniec, że gdy dochodziło granie w tygodniu, to De Zerbi nie bał się, żeby spojrzeć troszeczkę głębiej na ławkę rezerwowych i to może być problem. Wciąż też mamy Enciso, Buonanotte i nawet Marcz może grać po lewej stronie, więc trochę jest zagrożenia minutami w porównaniu do tych innych pomocników za 6,5 właśnie. No właśnie, tym bardziej, że Bemo jest typowo gościem, który zagra po 90 minut i to samo Eze, więc wyjście z Mitomą jest trochę ryzykowne. Ostatni skład też jest i Kane, jest i Eze, jest i Mitoma. Co byś opowiedział o tym? Generalnie, tak jak powiedziałem jakoś na początku, 3 razy 6,5 to jest trochę utrata elastyczności, że raczej ograniczałbym się do maksymalnie dwóch zawodników w tej cenie. No to tak jak już w sumie wspominałem o Kane'ie, dlaczego on mi się nie podobał w składzie, więc jeśli to byłby mój skład, to co ja bym zrobił, to bym zszedł z Kane'a na niżej, prawdopodobnie na Watkinsa, a ewentualnie na Jacksona. I trochę zainwestował to w jednego z tych pomocników, pewnie bym rzucił Bruno albo Odegaarda i trochę w Boldoka albo w Kabore, ale idealnie byłoby w obu. Najlepiej tak, więc w sumie nie wiem, czy w tym składzie coś więcej można powiedzieć, bo to zostało już wszystko powtarzane w tym odcinku, więc generalnie chciałbym podsumować ten odcinek. Po pierwsze, tak z tego, co wyczytałem z twoich słów, istotne jest to, by nie mieć 11 graczy, tylko 15, którzy będą gotowi do tego, by wyjść w pierwszym składzie. Po drugie, dwóch zawodników premium to już jest dużo, a trzech to jest totalna przesada. Trzecie, po prostu elastyczność. Nie wiem, czy się znaczy zgadzać. No, zgadzać się chyba raczej będziesz zgadzał, bo to są głównie twoje słowa. Jak najbardziej. No, ale czy coś byś jeszcze dorzucił? Co bym jeszcze dorzucił? Nie wiem, bardzo dużo widzę składów z... Nawet nie tylko tutaj z tych, co omawialiśmy, tylko bardziej generalnie z dwoma obrońcami za 4-0 i to jest taka główna rzecz, która mi się nie podoba w szablonie, w tym pre-seasonie. No tak, bo z jednej strony daje nam to możliwości. Wiadomo, że zapala się lampka w głowie, skoro mamy graczy za 4-0, którzy grają na wahadle, to czemu by z tego nie skorzystać? Ale z drugiej strony te drużyny są za słabe, żeby liczyć na to, że te zwroty będą regularne. Dokładnie.
No, także w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wszystko uda się pięknie złożyć i że jutro będziemy mieli ten odcinek na kanale. Mam nadzieję, że jest poniedziałek około godziny 9. Także witam Was serdecznie w tym jeszcze bardziej, mam nadzieję, piękny poranek, bo ten weekend był fatalny. Także Janek, dzięki Tobie bardzo za rozmowę. Życzę kolejnego miejsca w pierwszym tysiącu i myślę, że kiedyś się jeszcze usłyszymy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i powodzenia wszystkim w nowym sezonie również. Janek, pewnie Wam